Zebrałem czosnek, zebrałem szalotkę, gleba przygotowana do siewu. Jak przygotowałem i co będę siał, o tym za chwilę opowiem, bo grządka czy zagon nie powinien pozostać pusty. Coś powinien rodzić, coś na nim powinno rosnąć. Więc czas dziś na wysiew poplonów. Najpierw na pierwszy ogień pójdzie koperek. Koperek, który będę uprawiał na natkę. Gdy dorośnie do 15-20 cm, zetnę ten koperek nad ziemią, posiekam i zamrożę. W takiej zamrażarce będzie czekał na to, żeby stać się przyprawą do dań przez całą zimę, aż do późnej wiosny przyszłego roku, kiedy pojawi się u mnie na zagonach nowy, świeży koperek. Wybrałem odmianę Ambrozję kopru ogrodowego. To jest odmiana, która nie idzie szybko w pędy kwiatostanowe, a właśnie nadaje się do uprawy na taką zieloną natkę. Kolejnym warzywem, które tutaj będę wysiewał, to będzie kapusta chińska pak choi. Kapusta chińska, a więc warzywo też liściowe, które będę wysiewał w rzędach, potem poprzerywam, pozostawię rośliny co 15 cm. Kapusta pekińska teraz wysiana będzie do zbioru mniej więcej za 2 miesiące, smaczne warzywo używane do wielu potraw. Wysieję także kapustę pekińską, wprost do gruntu, nie na rozsadę, ale wprost do gruntu kapustę pekińską. Taką mam odmianę średnio wczesną, która nie boi się także lekkich przymrozków do minus 5 stopni Celsjusza, jak jest napisane na opakowaniu. W związku z tym będzie mogła dłużej zaczekać na zagonie. Nie będą jej straszne pierwsze przymrozki. No i wysieję z 2-3, może 4 rzędy. Zobaczymy, ile miejsca starczy. Sałat liściowych. Sałat liściowych jedne już się kończą. W związku z tym czas na nowe sałaty liściowe na moim zagonie. Po usunięciu czosnków, po wykopaniu czosnków i wyjęciu szalotek, zagon opieliłem, bo jednak trochę chwastów było, a następnie rozsypałem taki granulat składający się z roślin bobowatych. To jest fertilan, o którym mówiłem wiosną. O takim ziołowym zapachu są te granulki, które są przeznaczone do nawożenia roślin. One bardzo szybko w porównaniu ze zwykłym obornikiem granulowanym napęczniały, rozpuściły się i rozłożyły się. Wystarczyło trochę zmieszać z glebą, już ich prawie nie widać. No, faktem jest, że deszcz popadał solidnie w nocy, więc one miały szansę napęcznieć, rozpuścić się i wniknąć choć trochę w głąb w gleby. I w tak przygotowaną glebę będę wysiewał warzywa liściowe. Koperek będę wysiewał w dość gęstych rzędach, w rzędach oddalonych od siebie nie za wiele, o 15 cm. W końcu nie chcę uprawiać wysokich roślin na kwiat tego kopru, tylko na natkę, którą będę zbierał, tak jak mówiłem, gdy dorośnie do tych 15-20 cm i będę chciał mrozić. Robię rowki wzdłuż deski co 15 cm i już mam wyznaczone rzędy, w których będę wysiewał ten swój koperek, ale zanim wysieję, to jest sprawdzony sposób na to, żeby dostarczyć nasionom wody, wilgoci pod kiełkujące nasionka. Zaleję te rowki wodą. Po prostu będę wlewał w te rowki wodę i wówczas gleba na dole będzie nasączona wodą. Rowki nieco się też wyrównają, ale to, co najistotniejsze, nasiona na starcie będą miały już wilgoć, więc nie będzie potrzeby takiego mocnego, intensywnego podlewania. I w trzech rządkach wysiewam koperek w miarę gęsto, bo to będzie też na natkę, w związku z tym nie muszę oszczędzać na tym, żeby mniej nasion wysiewać. Mogę wysiać ich naprawdę tutaj dużo. Nie ma jakiegoś specjalnej trudności w uprawie kopru, o ile Atos mi tutaj czegoś nie zje. Atos to jest koper, to jest niejadalny dla psów. Wysiewam
I tajemnicą jest to, żeby nie za głęboko pokrywać te nasiona, bo nasiona zbyt głęboko przykryte glebą mają kłopot z kiełkowaniem. I to jest najczęstszy błąd popełniany przez nas, że tak dbamy, tak myślimy, że chcemy zadbać o nasze nasionka, że solidnie je grubo przykrywamy tą glebą. Ta gleba powinna być naprawdę tylko tak naprawdę symbolicznie przykryte nasionka kopru. Jeśli są większe nasiona, no to oczywiście wtedy głębiej trzeba siać, ale tak to nie trzeba zbyt głębokiego siewu. Zasypuję nasionka i już będzie gotowe. I już jest gotowe. Można lekko tylko przybić tą glebę, żeby ona też nie za mocno, nie chodzi o to, żeby ubić nasiona i ubić glebę, a tylko lekko przyklepać i koperek jest wysiany. Podobnie wysiewam pozostałe warzywa liściowe. Kapustę chińską wysiewam po prostu tak w rządku. Będę ją przerywał potem, żeby rosła co 15 cm. Kapusta pekińska lubi przepuszczalną glebę, a zagony wzniesione taką glebę nam gwarantują. W trzech rządkach kapusta pekińska tylko przesypujemy delikatnie. Też nie za głęboko, bo te nasionka nie są jakieś zbyt grube. Lekkie, delikatne przyklepanie. I będzie gotowe. Będzie gotowe i kolejne warzywo będzie wysiewane. Sałata. Czy wysiew sałaty w taki upały ma sens? Przecież sałata powyżej 25 stopni słabo kiełkuje albo w ogóle nie kiełkuje. No tak, ale chodzi o temperaturę gleby, a nie temperaturę powietrza. Upały, dzisiaj słoneczny dzień, ale upały na Pomorzu za nami, a temperatura gleby zawsze będzie dużo niższa niż temperatura powietrza w upalne dni. Dlatego, że odparowując... Ale trzmiel przyleciał. Odparowując, po prostu ochładza się. To tak jakbyśmy założyli na siebie wilgotną koszulkę. Odparowująca się woda będzie schładzała nasze ciała. Tak samo z glebą. Ono będzie się schładzała, gdy woda będzie odparowywała. Specjalnie włożyłem termometr taki do kompostownika płytko w glebę, żeby sprawdzić, jaką temperaturę będą mieć w tej chwili nasiona, które trafią na mój zagon. 22 stopni. Taka jest temperatura gleby na mniej więcej 1-2 cm głębokości tej gleby. W związku z tym to dobry czas, żeby siać sałatę. Sieję sałatę wprost do gruntu. Jeżeli myślicie o sianiu sałaty do pojemników, no to uważajcie na to, że nie może mieć taka sałata zbyt gorąca. Na pewno takie pojemniki, doniczki P9 czy wielodoniczki, do których wysiewacie sałaty, nie stawiamy w szklarni, nie stawiamy gdzieś na słonecznym miejscu. Raczej szukamy miejsc cienistych. Do czasu, kiedy one skiełkują, niech stoją w cienistym miejscu, a gdy skiełkują, przenieście je do półcienia wówczas. A jak podrosną, no to wtedy można wystawić na światło. Ale pamiętajcie o podlewaniu. Sałata ma duże liście i będzie szybko odparowywała woda z tej sałaty. Dwa rządki? Dobrze, to dwa rządki sałaty jeszcze. Kapustę pekińską wysiałem trochę rzadziej, bo ona będzie rosła w większych odstępach, tak jak kapusta pak choi, kapusta chińska, to w rozstawie 30 między rzędami, 15 pomiędzy roślinami, to tak w przypadku kapusty pekińskiej, która większa rośnie, większe główki narastają, rozstaw będzie 30 na 30 cm. Wysiew zakończony, będę czekał teraz na wschody tych wysianych przeze mnie warzyw liściowych, a potem na plony, na drugie plony z tego samego zagonu. Dziękuję bardzo serdecznie. Jeszcze dzisiaj pewnie wieczorem, chociaż zapowiadają, że będzie deszcz, a jeśli nie będzie deszczu, to trochę podleję ten zagon, a potem ukryję go agrowłókniną wiosenną, po to, żeby nie dostawały się tutaj szkodniki kapustne,
to są, mogą być atakowane przez pchełki. W związku z tym okryję ten zagon agrowłókniną wiosenną i będę czekał na skiełkowanie. Dziękuję, do zobaczenia.